Witam. Dzisiaj będziemy wymieniać czujnik temperatury wody w Audi A6 C5 1.9 TDI, silnik 130 koni AWX. To jest czujnik temperatury. Hello. Tutaj mamy w zestawie O-ring uszczelniający i zabezpieczenie tego czujnika, aby nie wyleciał. Auto po rozgrzaniu nie odczytuje temperatury wody. Wskaźnik jest cały czas na 60 stopniach po rozgrzaniu. Widzimy teraz silnik, a czujnik znajduje się tutaj pod EGR-em. Tutaj widzimy wtyczkę, kabelek od czujnika. Tutaj siedzi czujnik w bloku silnika. Jeżeli auto było rozgrzane, to najlepiej poczekać, aż ostygnie. Kręcić korek, aby uciekło ciśnienie, i można ściskami pościskać węże, aby jak najmniej zleciało wody przez otwór, jak wyjmiemy czujnik. Do zdjęcia wtyczki z czujnika najlepiej użyć takiego śrubokręcika cienkiego, albo mocno przycisnąć łapkę od czujnika. Zabezpieczenie. Tak wygląda zabezpieczenie. Tutaj należy podważyć i wyciągnąć wtyczkę.